ty jesteś. Niego. Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku, chyba w trzecim z Farminga 17 na mapie Handelstep. Tak. Wraz ze mną jest dzisiaj Marcin, który mi podjechał przyczepką kulturalnie Kurlimanem. I tam Ten ile gdzieś. ma energii, dzień dobry. I tam gdzieś kolega w tle jeździ lisu, który zbiera nam żniwną słomę lisu. Dzień dobry. No a my lecimy z kolejnym odcinkiem kosząc, zarabiając. No dawaj, 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 dawaj. I tak mam z zero, dobra. A jadę za szybko. Nie jedziesz za szybko, nie umiesz jechać na wstecznym, tyle ci powiem. Cicho. Nikt tego nie wiedział. Nikt tego nie wiedział? O nie, to jest, pamiętasz Marcin, jeszcze końcówkę mojego cięcia. Marcin, wsiądź i wysiądź. Ej, czemu ja mam echo? Przepraszam. Marcin trzyma przycisk. Zapomniałem. Aha, okej. Okay. No bo właśnie tak, co, nie wiem, czy ty grasz na tym, na głośnikach, czy co, że... Nie, mam takie gówniane słuchawki. Okej. Okay. Chociaż będę profesjonalny i wyciszę telewizor. Uuu, hardcore. Zawsze zapominam przed nagraniem. No to mniejsza. Mniejsza z większością. Ej, a w ogóle ten, kontynuując, kuźwa Facebook, ten, dokładnie kontynuując, dodatek z Platinum, tak, bodajże, tak. Wychodzi dopiero 14 listopada, wam chciałbym was poinformować. Ja wiem. Ale nie wiem, mnie to nie interesuje, jak wyjdzie, to kupię. Przestraszyłem, że tak późno. A w ogóle ja byłem w szoku, bo przeważnie wychodziło gdzieś pod koniec października, a tu się okazało, że już 14 listopada i to jest słabo, bo może się okazać, że nawet wyjdzie i później. No. Tak naprawdę. No. Tak naprawdę jakby wyszedł jakiś farming, nie? Tak naprawdę taka data jest. No. Tylko, że... Farming też taki październik, listopad. Tak przeważnie, ale to dobrze, będę miał więcej hajsu na to. A u mnie 14 listopada, chciałbym wiedzieć, który to? Łe, idealnie, wtorek. To dobrze. No. Zaraz. Ja idealnie wtorek. I tak nie kupię we wtorek, także. Nie no, lisu będziesz miał we wtorek, tak mniej pirazy drzwi. Wątpię. Nie no, ja na pewno będę chciał kupić i wtedy jakiegoś streama porządnego zrobić, bo tu suby trzeba zbierać. No, by się przydało. Kiedyś trzeba. Zastanawiam się. No bo ja muszę kupić przedpremierowo sobie. Tak wątpię, że przyszło we wtorek. No a nie lepiej byś, jakbyś se pojechał we wtorek do miasta i kupił? Będzie. Na pewno, no to będzie premiera. Wykupione. A chcecie się, no, będziesz być jechał? Będzie, ale wykupione. Znaczy ja będę na pewno raczej w Toruniu, no to możesz podjechać i możemy się umówić. Ja bym był gdzieś... Kupisz. No to w sumie jeżeli będziesz chciał, no to mogę ci nawet kupić, tylko nie obiecuję, że ci podrzucę to. Tak. Zawsze to jest kod. A właśnie, no w sumie jest zawsze kod, nie? A tak musisz mieć płytę. Coś się wykombinuje. Zobaczcie. Ej, a tak ciekawy jestem, bo ja mam ogólnie przecież na Demon Toursie, nie? No bo ja nie mam pudełkowej wersji, tylko mam tą cyfrową z G2A. I no, tak zastanawia mnie jedna sprawa. Czy jak to będzie działało? Czy ja będę musiał znowu płytę wsadzać do napędu, czy jak? Chyba tak. No ale dobra, no nie mam oryginalnego tego farminga, znaczy źle powiedziałem, nie mam oryginalnego. Nie mam pudełkowego farminga płyty AK ten. No to jestem w ogóle ciekawy, czy mi to będzie działało. Powinno. A Marcin, jakbyś nawóz mógł rozsiać najpierw, tak trochę nie pomyślałeś. Dobra. I nie wiem, czy teraz orać nie będzie trzeba. Nie. Nie? To chociaż... Na razie nie trzeba.
Za chwilę mogę wziąć w sumie siewnika albo. No, zobaczy się. Idealnie pełna przyczepa, A ja bym pojechał po... O, ja pojadę posprzedawać, aby sobie jeden kurs zrobię ze sprzedawania i później wsiądę siać. Lisu tam zacznie siać, a wtedy ten. nie? Ok. I co ogólnie siejemy? Rzepak czy co? A nie wiem. A nie wiem. Czy idziemy już w Może. te buraki? A nie kuku? A, no właśnie, kukurydza miała być, tak? Czy co? No. No Nie wiem, nie to. pamiętam już, ale kuku Ile chyba. masz hajsu? Ogólnie 16 tysięcy. A powiesz mi za chwilę, ile dostaniesz za taką przyczepkę. Znaczy ja sprzedam zboże, teraz pojadę, sprzedam, doładuję Ja wiem. jęczmienia. I później ty będziesz ten. A za taką 1500 około. A, okej. 1649. No bo ogólnie To co, jeszcze. wypożyczasz siewnik? Ej, no właśnie, bo teraz by trzeba było wypożyczyć siewnik. To już chwila, moment. Za dużo do roboty na głowie. Wszystko Nie. się myli. Zastanawiam się, czy tego malutkiego, czy tego już większego. To jest Malutki by jednak wystarczył, mi się tysiąc wydaje. różnicy to jest. Nie no, chyba tym Amazonem małym zasiejemy, co? No. Zasiejemy. Dobra, to weź kotepnie, jak chcesz już. Dobra, już. Zastanawiam się, czy żebyśmy potrzebić obciążnika do przodu. Dobra, teraz sprawdzę szybko, gdzie można w miarę tak jęczmień opchnąć. Najwięcej to jest 466 i to jest piekarnia, a najwięcej wiejski elewator zbożowy i tam pojedziemy. Dobra, gdzie to jest na mapie, ja bym chciał wiedzieć. To jest tam. Czyli to jest tam. No to mamy kawałek trasy w sumie. Jak na razie 1500 poszło na siewnik. 1800. 500 nasiona i 300 nasiona i 500 na wóz. Mogłeś go do pełna, chociaż nie, bo w sumie pójdzie Ja też nie wszystko. ładowałem go do pełna. Aha, I ale tak, i do tak pełna moim zdaniem nasiona. pójdzie. Pełna nasiona, ale nie do pełna nawóz. Bo No. nawozu pójdzie mniej. No, na pewno. Dobra. Najwyżej to i tak nie trzeba kupować tego, ale to tak, że to nie ma problemu. No, to Najwyżej jest się jedyny blisko plus. spało. Że nie musisz jechać na sklep czy gdzieś ka. Wow! Górka, lecimy z górki. Na A my z pazurki. Marcinem dzisiaj graliśmy w ETS-a. Ej, właśnie, Co się ETS. działo? Ej, w jakim mieście jesteście? Macie jakiś już tam Praga. levelek? Praga Praga posłuchaj, my dziś. gramy od Ósme. nowa ogólnie, ja, Lisu, Kamiś i Aha. sobie jeździmy wszędzie razem, żeby mieć w miarę równy level i w ogóle. Aha. Ogólnie. A Kamiś Tak. kiedyś będzie z wami grał jeszcze, czy tak nie za bardzo? No, raczej będzie. Jak na razie gra praktycznie codziennie. No. A to gdzie on jest? Aktualnie? Aktualnie. Nie wiem. Kolegi. A, on jest ładna. A ma, dobra. To już wszystko wiem. No, po 20 może wejdzie, tak że wiesz. O 20 wróci. Możliwe. Z tego co wiem. Chciałbym ci powiedzieć, że jest 21. A. Tąż. Zegarek mi źle chodzi. Bo mam taki normalny zegarek. Zegarek, a nie elektroniczny. Nie, ja mam komputerowy, wystarczy. Nie, bo u Nie ma mnie na taki szafie stoi zegarek, taki. zegarek. Zegarek, zegarek, zegarek. Tak. Ogólnie Ogólnie bo nic nie nic nie zrobiliśmy, zrobiliśmy, a a wyłącz ten wyłącz guzik. guzik. Przepraszam, zapomniałem znowu. A jest 9 minuta. Tak w ogóle to Marcin już mógł zacząć gruberować. No jadę to robić. Chyba, że chce siać. Znaczy, ja już dojeżdżam z przyczepą, zaraz dojadę na farmę i ty sobie weźmiesz i pojedziesz sprzedawać. Tak, coś tam nie musisz zjeżdżać na farm. I na pewno przyda się kupić większą przyczepę i będzie trzeba jeszcze wypożyczyć ten. Albo dwie małe, po prostu. Mi się wydaje, że lepiej jedną większą. Ja już bym kupił. Nie, tą małą możemy zostawić, bo ona za dużo kasy nam nie da, a przyda No. się. Ale jakąś agrolinerkę już bym kupił.
Ej, a jest dodany już te dwa mody, które ci dałem? Jakie dwa mody mi dałeś? Dobra, nieważne. Albo nie, dałem Lisowi, to by nie dałem, dobra. Dobra, Lisu, jak coś to masz przy tym tutaj obok, ja mogę zaraz jechać siać, bo nie wiem gdzie ściągnik, aha, tu, dobra. To coś sprzedawać? Wszystko? No, możesz wszystko w sumie. A tego się przypadki... A nie, nie rozkłada się? A mi się wydawało, że się rozkłada, ale okej. Ale okej. Niestety nie. Guziczek. Przyzwyczaj się, bo to naprawdę echo słychać. No dobrze, przepraszam. To czekaj, mam pomysł. Nie odzywaj się. Czekaj, zmienię słuchawki, gdzie nie miałem mikrofonu, okej? Może być. Będzie dobry plan. Może. Ale też... Powiedzcie coś. No, powiedz coś. Jedź. No czekaj, a teraz słyszysz echo? Mów coś. Nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No nie, już lepiej. Czekaj. Dobrze, bo ściszyłem tak ten speaker, że ledwo was słyszę, ale będzie okej. Ale będzie okej, dobra. Pasuje. Byle działało. Jak nosi w ogóle tego Hurtmana? Ej, tylko wiesz, że po kultywacji przydałoby się tego, nawóz? Ale był... Ale jest siewnik z nawozem. A był nawóz nawieziony. Teraz. Dobra. Później dopiero w pierwszym wzroście. No, w pierwszym czy tam drugim zależy, jak to tam będzie chciało. To stwórzcie jeszcze jednego, stworzymy jeszcze jednego save'a i zagramy na Eurotracku i nagramy Eurotracka. Ja bym sobie chciał nagrać, tylko że nie mogę. Czemu? Bo mi myszka nie chce wyjść z Eurotracka. Shift, wtedy się tak zdenerwowałem, shift, że moje tab i wtedy wyjdzie. A widzisz. Kada, ja też bo chciałem nagrać, ale stwierdziłem, że ale na lagach nikt nie będzie oglądał. Dobrze, że wtedy nie nagrywałem, złapałem trochę małego rage'a. Nie Marcin? Wywalił się trzy razy pod rząd, tam dwa. O Jezu, wiem, widziałem, bo wysyłał mi... Wysyłaliście zdjęcia na grupie, to widziałem. Po prostu spać mu się chciało i poszedł na leżakowanie. Najlepszy, najbardziej dumny jestem ze zdjęcia z kosą. No, o Jezu, jak, z jakiego ty farta miałeś w ogóle, nie? Ale Kamiś, jak ty to żeś zrobił, dzisiaj też otwiera tą skrzynkę, nie? No, i co? Nie wiem, bo powiedział, że będzie otwierał, ale nie wiem, czy otworzył, bo może to jest. Kamiś to tyle pieniędzy przepił, a tak naprawdę nic nie wyszedł na plus na tym, ale to tam jest szczegół. Najlepszy pieniądz, 20 zł może? Nie, on tam przecież ile razy już konto ale doładował. Ale ja mówię, że ja. No, ale mówię, ile on już kasy doładował przecież. Co chwilę jak nie. Doładowuje sobie telefon, to on tam 10-15 zł przepija na tą stronę, więc wiesz. To trzeba mieć łeb, ja nic nie daję i zdobywam powoli coś. No, ja tam bodajże chyba dwa razy doładowałem, ale to było po 3,69 5 zł. 5 zł, chyba 15 zł wpłaciłem na tą stronę, o tak. Bo na pewno za pierwszym razem, żeby wypłacić item, trzeba doładować za te 5 zł, a później dwa razy jakoś tak, mówię, mam hajs, to doładuję, nie? Po prostu Kamisiowi zależy na skinach. Tak typowo. A lepiej by wyszedł tak, szczerze mówiąc, żeby sobie kupił tego skina, którego mu zależy, a nie, czy tak powiem, dropił go. No, weź sobie. No więc wątpię, żeby jakby sobie kostę taką, przykład taką, jak ja mam. Kupił w, no tak, na no, ale... Steamie, no jo, ale zawsze. Po jakichś iluś tam próbach, to wiesz. Ja w KD miałem pierwszą próbę i drobne. Ale ty mówiłeś, ty powiedziałeś, drobne kosy i drobną. A ja już, ja tego samego dnia, co drobnąłem kosy, nie, ja już widziałem, że coś dobrego drobne, nie? Ja już takie miałem przeczucie, że masakra, nie? Ja tylko tak mówiłem, tak sobie myślę. A Frens sobie cztery razy w oczku, później sobie otworzy, że normalnie tak no jak się normalnie się otwiera, ale pomyślę sobie, że otwieram noc. Patrzę, bo pomyślał, że sobie robię kasę. Ej, Marek, musisz to wyciąć, żeby ludzie nie mieli naszej taktyki. Jeszcze jakby ktoś obejrzał do tej 15 minuty. Też prawda.
Ale co ciekawe, no coś tam przybywa tych wyświetleń po 5, po 3, po 2, po 0. Ale zawsze. Ogólnie ten odcinek wrzucę dzisiaj. Wczoraj wrzuciłem z bruzdy, czyli sobota. Czyli dopiero muszę wrzucić odcinek we wtorek. Czyli w sumie dobrze, bo mam na czwartek, piątek może Eurotracka, jak się dzisiaj uda nagrać. I może jak coś się jeszcze uda nagrać, to będę miał na sobotę. Czyli tak ujdzie, szczerze. Miałem codziennie odcinek. No jo, ale ty przysiadłeś 2 godziny i Minecrafta masz na cały tydzień, nie? Tak Nie, ja naprawdę. usiadłem godzinę. Mam 2 odcinki tylko. No jo, no ale... Co... Mam poniedziałek, środa. Wtorek mam bruzdę. Czwartek chcę mieć 13, też nie wiadomo co wyjdzie z tego. No. Może jutro co nagram z Marcinem, jak będzie. Piątek... No nie, by nie było. Piątek się zastanawiam, czy będzie odcinek, czy zrobię jakiegoś live'a wreszcie. Bo ostatni mój live u mnie to był chyba 2 tygodnie temu. No, ja też dawno live'a, ale ja bym live'a, jak się uda, to bym zrobił w piątek. I na pewno jeszcze przed tym live'em bym zrobił coś na główny kanał, czyli na Agromarka, bym jakąś zapowiedź zrobił, że jest nowy kanał z grami, na którym się pojawiają już odcinki takie typowe z gier. I w sumie dopiero bym wtedy w środę bym wrzucił, powiedzmy, na Agrobarka tą zapowiedź, że nowy kanał i w ogóle. A w piątek dopiero bym wrzucił... W piątek bym dopiero zrobił na Mark Gaming live'a. I to takiego dłuższego, jakby się udało ogólnie. Też się planuję, tylko ja powiem tak. Mam tyle gier, tylko zastanawiam się, w którą zagrać, nie mam tak. Mogę grać Euro Trucka, mogę grać Sprintajersa, mogę grać Farminga, mogę grać Minecrafta, mogę A tak grać naprawdę nie ma na żadną czasu gra. Tak. Taka prawda, szczerze. Znaczy na Farminga to jest najgorsze to, że jeżeli dojdę do ciebie, to będę lag, jeżeli ja zrobię serwer, to będziecie mieli wy lag, ja też będę miał lagi. Najlepiej by było, jakby był dedyk. No ale na dedyka znowu kasę wydawać, to szkoda jest i w ogóle. No. Zwłaszcza, że to 2 dychy, a no pomęczyć się można trochę, nie? Ja tak teraz u mnie na przykład te, przez te kilka dni, znaczy piątek, sobota, no i dzisiaj też tam trochę, to jak Marcin dobijał do mnie, to ja muszę mieć włączoną przeglądarkę, bo mu to nie zawisi. No, czaisz? Przedwczoraj normalnie dobijałem, nie? A wczoraj i dzisiaj musiał włączyć przeglądarkę i dopiero dobić mogłem. Ach, o Boże. To było najciśniejsze w ogóle, nie wiem czemu, nie? Takie, Lisu, nie mogę dołączyć, włącz tą przeglądarkę. Gdyby to był dedyk, nie? To w piątek bym miał takie około 12 godzin live'a z dedyka. Znaczy z bruzdy. Ile? Wiedziałem, że to... A nie. Co? Na grupie macie coś. Nie mam internetu włączonego, dlatego mi nie przyszło. No. Rozumiesz to, Marcin? Marek, 12 godzin live'a z bruzdy. Ale walony wyczaił. No, ale ja wiedziałem, że on to zauważy, nie? I taki, a mówię, nie zamaluję tego, nie? Jak byłem ciekawy, czy się dopatrzy. Tego się nie spodziewałem. Znaczy ja się spodziewałem akurat, no ale dobra, mniejsza. I no... Te... O, działa. Faktycznie jest, widać. O chuj, ale tak to się nie skrapnął, ale tak to razi w oczy, jak teraz wiem o tym, nie? Halo, bo ja tu nagrywam odcinek i mi kurwa spamią. Ja pierdolę, wypierdalać z tymi Facebookami. O, ale rajdzie. No kurwa, bo... Ale to jest najlepsze, nie? Mam telefon na Messengera na telefonie odpalonego, nie? Bo piszę aktualnie coś tam z kimś tam. No. I takie...
kurwa, i po co powiadomienia przychodzą na tego Facebooka, nie? I takie na kompa znaczy się, nie? No, no. I taka złość typowa. Ogólnie 20 Ej, minuta. Ale ja mam to samo. Już? No, już? Już, ja jestem w szoku, bo my nie zasialiśmy tego pola nawet. No. Więc... Kawek tam owieczki. Lipa, chuj. Ej, właśnie, bo one porządek mi musiały mieć. A ty, panie, robisz ale i tak dzisiaj z bruzdy, czy nie? Co zrobię? Odcinek z bruzdy dzisiaj nagrywamy, czy co? Ja bym mógł nagrać. Ej, bo w ogóle ty masz bruzdę na wtorek, tak? Tak. A nie byś był zły, jakbyśmy nagrali dopiero dla mnie na wtorek i dla ciebie... Znaczy, ty byś wrzucił we wtorek, tak? A ja bym nagrał dopiero we wtorek, żeby mieć powiedzmy tam na czwartek. Nie byś był zły. Okej. No i wtedy byśmy we wtorek od razu nagrali do ciebie powiedzmy tam na sobotę, czy jakoś tak, żeby powiedzmy systematyczność co drugi dzień wpadał ten odcinek z tej bruzdy. Aha. Powiem ci tak. Robiliśmy się na kosy u mnie, nie? No i albo robisz, robił końcówkę się na kosów, albo byś chciał. Ogólnie powiedzieć ci najciekawszą sprawę? Jestem za tym, że... Wiem, słyszałem, mówił mi Lisu. Jestem za tym, żeby zasiać, a ja powiedzmy, że zrobię odcinek drugi pokos z trawy, czy coś w tym stylu, nie? Wiesz o tym, że to zniknie do końca już, nie? Ja wiem, może to zniknąć. Szczerze, to nie przeszkadza, moim zdaniem. I to 2 dni i trawa znika, nie? Pozdrawiam. Ej, trudno. Ciekawe, jak ma wysnąć ta trawa. W ogóle tak Marcin zmienił porę roku na 6 dni, że nie zmienił i teraz jest już koniec wiosny. Aha. Nie, no to się zrobi wszystko. To się wszystko da radę zrobić. Się ogarnie. Dobra, Lisa na mnie naskarżył, to ja naskarżę na Lisa, a Lisa uśmieszał co chwilę czas na 30. Nie, to nie było tak. Było tak. 10 000. Blisko 8. O, to dużo. Ile? 10 tysięcy mam aktualnie, bo kupiłem przyczepę za 25. Aha, bo sprzedawaliście tam, dobra. Dobra, teraz na ciebie ja naskarżę, nie na życie. Co wy skarży, pyty jesteście, czy co? Co tu się... Jaka sytuacja. No to jak ty na mnie naskarżyłeś, no to ja na ciebie naskarżę i tak jadą po sobie. Ja taki typowy rejn. Czemu na Markowi to wszyscy mówią? Nie wiem. Właśnie, ja was nie rozumiem. Jaki bezsens w ogóle. Ja jestem w szoku ogólnie i... No. No, i tyle. I prawie się udało zagregatować, zasiać, prawie tak powiedzmy w sumie, no większą połowę pola. To dobrze w sumie moim zdaniem. I zaraz idziemy nagrywać Rotraka, hehe. I w sumie to będę miał... A ty kupiłeś tą przyczepę i zresetowałeś ją, a ja podjechałem do sklepu i patrzę gdzie ona jest. A wiesz, że ona była na farmie. I ona chyba stoi. Byłaj. Znaczy no, ona stoi na farmie. A mnie tu nie było na farmie. Byłeś na farmie. Nie było mnie. Taki typowy ciekawy kolor kupiłem. Nietypowy moim zdaniem. A jaką kupiłeś? Agrolinerkę łamaną w pół. No brązowy. Saczkowaty. No ale ciekawie wygląda, tak nietypowo szczerze. A, ja już widziałem. No fajnie wygląda. Panie. Dobrze, że te są przenikalne. No, bez kitu. Czasami się to przydaje. Przydatna sprawa, naprawdę. Ty, Marek, masz tego? Lagi przy nagrywaniu CS-a, czy nie? Nie nagrywałem nigdy CS-a. A Kamiś? Pamiętasz, co Marcin mówił Kamiś? No, pamiętam. A może chodziło mu o live? Live'owałeś kiedyś CS-a? Nie. Też nie. A to nie wiem, o co mu chodziło. Ja też nie wiem. A co Kamil gadał? No bo ja że ja nawet nagrałem... ty masz lagi jak nagrywasz. Bo ja się nagrałem, znaczy nagrywałem odcinek z CS-a, nie? I tak mnie naprawdę tak lagowało, nie? Tak dropiło mi klatki. I tak mówię, że mi tego, bo Kamil wtedy grał z nami. No i mówi Kamil, że no wiem, bo Markowi tak samo jak on nagrywał, to się mu lagowało. Chyba widzieliście u mnie odcinek z CS-a, bo ja nie. Ja też nie.
No to... Znaczy, mi głównie chodziło o to, że tam kiedyś Kamisia kuzyn wyskoczył, że czemu nie streamowanie CS-a z tych gierek tam, z tych, ale ja tak No. mówię, czy mój internet uciągnie tak, żebym miał taki ping, żeby mi to nie lagowało, nie? Bo sam CS przy nagrywaniu, moim zdaniem, jeżeli bym go zablokował przy 200 klatkach, powinien uciągnąć bez problemu. I ogólnie zaczynając formułkę żegnającą się, bo 20 minuta ponad już wybiła, żegnamy się z kolejnym odcinkiem. W sumie już tydzień minął od tego, gdy był zakład, że 1000 łapeczek i Bruzda, tam Marcin Samora i Jaki Dopole. tydzień? We Trochę wtorek więcej. będzie, kiedy No wbije. tak. A jo, no tak, zapomniałem, że to jest ten odcinek, dopiero wchodzi tego. Dobra, nic nie wiem. No i właśnie, i kontynuując, dziękuję za oglądanie, za zostawienie łapeczka, wow, łapeczki, suba i dzwoneczka, no bo to wspiera jednak twórcę. Był ze mną dzisiaj Marcin i Lisu. Ja. Ja też byłem. No i na razie trzymajcie się. Cześć. Aha. Cześć. A ja mówię o...